Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku serii NSP Wyjaśnia i dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, o co bardzo wiele z Was pyta, albo ma po prostu obawy w związku z tym, czyli czy laserowe usuwanie makijażu permanentnego czy tatuażu boli. Kanał napędzają NSP Nano i Nano Plus lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego niewielkie rozmiary giganty jeśli chodzi o efekty NSP PIGO najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. No to są permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Więc od razu chciałbym zacząć, że laserowe usuwanie na pewno to nie jest zabieg, na który byśmy chodzili z chęcią. Po tutaj szukać uczucia relaksu czy czegoś przyjemnego. Ale nie jest jednak tak źle. Towarzyszy temu oczywiście uczucie dyskomfortu, bo wolałbym, żebyśmy się takim słowem posługiwali, że to jest uczucie dyskomfortu, nie ból, nie przesadzajmy, nie bądźmy tacy wrażliwi. To uczucie dyskomfortu najczęściej przez moich klientów i klientki jest porównywalne do strzelania z gumki recepturki wraz z uczuciem ciepła. Więc no, tak jak mówię, nie jest to przyjemne, ale bardziej to jest dyskomfort niż ból. Drugą sprawą jest to, że odczucia bólowe są kwestią bardzo mocno indywidualną. Mam klientki, które wiadomo odczuwają to troszkę mocniej niż zwykle, niż przeciętna osoba, a również mam klientki, które kompletnie to nie boli i mówią, panie Wojtku nic nie czuję, jest super, możemy jechać bez problemu dalej. Więc to jest też kwestia indywidualna. Po trzecie, możemy zastosować delikatny, naturalny, jak ja to mówię, środek przeciwbólowy, czyli schłodzenie danego miejsca. On obniża odczucia bólowe i obniża ten dyskomfort. W przypadku laserowego usuwania, broń Boże, nie, uszywamy, nie używamy żadnych maści typu EMLA czy żadnych maści przeciwbólowych. Po pierwsze dlatego, że one nie będą działać na laserowe usuwanie, bo my usuwamy głębiej niż EMLA sama w sobie działa. A po drugie, co jest jeszcze bardzo, bardzo ważne, ona delikatnie nam spulchnia tą skórę. I to sprawia, że jest to środowisko, którego my nie do końca jesteśmy pewni, co tam się dzieje i co się może dziać z tym laserem. Może być tak, że będzie tam dużo więcej wody, i przez to ten laser będzie działać dobrze i będzie ta temperatura się rozprowadzać jeszcze lepiej i, dojdzie, i nie dojdzie do żadnego poparzenia. Ale może się stać zupełnie co innego. Może ta woda kompletnie zostać stamtąd odepchnięta, i nawet jeśli my, jako operatorzy, będziemy pracować dobrze, to może się stać tobie jedna wielka krzywda ze względu właśnie na to, że użyłaś emli, bo nigdy nie wiadomo, jak ta emla reaguje na Twoją skórę. I może to być też tak, że raz la zareaguje tak, raz la zareaguje tak. Więc to nie jest żaden środek do celu. A nawet jeśli masz niski prog bólu i dość mocno się tego obawiasz, zabieg laserowego usuwania, makijażu permanentnego brwi, to jest około 30 sekund na jedną brew, więc całej parce lasera w sumie jest około minuty. Więc no, wierzę w Ciebie i nie uważam, żebyś nie wytrzymała minuty dyskomfortu. A nawet jeśli i tak w trakcie możemy oczywiście robić przerwy. Tak, żeby ten zabieg był dla Ciebie jak najbardziej komfortowy. I tak, żebyś nie musiała męczyć się na łóżku leżąc i usuwając makijaż, permanentny brwi czy też tatuaż. Więc ze wszystkim jesteśmy w stanie się oczywiście dogadać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem trochę wątpliwości. Chyba to był taki najkrótszy odcinek na tym kanale. Jestem ciekaw, czy masz jeszcze jakieś pytania, czy chciałabyś się czegoś dowiedzieć. Jeśli tak, oczywiście zostaw komentarz tutaj. Jeśli chcesz jeszcze więcej się dowiedzieć na temat laserów, jak można na nich zarabiać, albo jak one działają, jak mogą Tobie pomóc z usunięciem starego tatuażu czy makijażu beretnego, albo oglądaj więcej filmów na tym kanale, albo wejdź na moją stronę www.nspcosm.com i tam do sekcji bloga, tam znajdują się wszystkie wpisy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas i co? Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Hej!